Witam serdecznie, drogie panienki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie tego tygodnia nam przyniosą. Zobaczymy. Ok. Zobaczmy. Stabilizacja, król monet, powroty do przeszłości, pomysły z przeszłości. Piękna energia, słuchajcie. Super. Powiem tak, trzy żywioły wokół nas, tak? Znaczy dwa żywioły wokół nas, ale ogólnie tak, nic nie zachwieje naszej stabilizacji. Tworzymy coś fajnego, wiadomość tak naprawdę, wiadomość, czy to my będziemy coś tworzyć do polepszenia tej stabilizacji, tak? Jest jakieś powroty do miejsc z przeszłości, do ludzi z przeszłości, podróże, urlopy w czasy, tak? Ale o tym już nie mówię, bo jest to czas urlopowy, więc niejako tutaj wszyscy wiedzą, że gdzieś tam są wyjazdy, tak? Jest wyruszanie, być może, no tutaj niektórzy tak jakby wdrożyli coś z przeszłości, jakieś pomysły z przeszłości i czekają na urzeczywistnienie się, tak? Lub jakiś pomysł, sytuacja, być może kontrahent, ktoś, kto działa, ktoś, kto, o kim już zapomnieliśmy niejako, w tym tygodniu może nam się tutaj ujawnić bardzo mocno, ale sama bardzo stabilna, słuchajcie, stabilna i taka fajna, głęboka, ale jednocześnie bardzo delikatna energia. Zobaczmy dalej. No tak, no właśnie, miłość, jakaś walka, odkrycie tajemnicy, praca. No zobaczmy, tak już wezmę od razu tworzenie. Słuchajcie, mamy gwiazdkę. To jest nieważne, że ona wychodzi w zdrówku, ale wychodzi, o czym nie wiemy, będziemy coś przecinać. Będziemy coś przecinać, coś tworzyć, czyli będzie takie, będziemy zamiatać, nie pod dywan, tylko po prostu będziemy zamiatać. Moje drogie panienki, tutaj pokazuje mi się, że jeżeli chodzi o energię, ona jest bardzo spokojna, jest bardzo stabilna. W pracy nie gorzej. Dla tych, którzy szukają pracy, oczywiście ją znajdują. Gwiazda nam świeci, słuchajcie, znajdujecie, jest nowy pomysł, nowy projekt, on się realizuje niejako sam, tak? Czyli spełniają się jakieś nasze marzenia. Jeżeli chodzi o miłość, to jest walka, odkrycie tajemnicy. Myślę, że walka z tą trzecią, z tym trzecim, tak? Po części może być, że to wy jesteście tą osóbką, właśnie tą personą, która jest druga, czy tam ta druga, no druga, tak? W związku, czy do panienki. Słuchajcie, moi drodzy, troszeczkę na tym polu będzie troszeczkę walki, która nie przyniesie nic. Cała ta walka, cała ta sytuacja trójkąta małżeńskiego czy trójkąta partnerskiego pokazują mi się takie pary jednopłciowe też, które po prostu to jest taka walka nie wnosząca nic, jedno robiące drugiemu na złość, nie tworzy to dobrej, słuchajcie, atmosfery. Jeżeli chodzi o związki, tak, tutaj widzę panny jako samotne osóbki na zasadzie samotności takiej emocjonalnej, ale takiej właśnie taki, kurczę, to nie jest zła energia, bo tak, jest stabilizacja, tworzę coś, sięgam pamięcią do czegoś, a być może tylko sięganie pamięcią do czegoś, co nas bolało. Słuchajcie, panienki, jeżeli tak będziecie robiły, to nie wolno, nie sięgamy po coś, co nas bolało, chyba że chcecie uznać to jako bardzo cenną lekcję, tak, jako cenny dar otrzymany od kogoś, kto was skrzywdził niejako, ale czegoś się nauczyłyście i idziecie, tworzycie coś nowego. Nie wiecie o tym, że będą cięcia. Czy będą cięcia? Myślę, że będą cięcia na niwie bardziej tutaj prywatnej, domowej. Być może będzie odejście dziecka, być może, znaczy odejście dziecka na zasadzie wyjazdu, być może będzie odkrycie jakiejś tajemnicy dawno skrywanej, ale jesteście pod ochroną tutaj gwiazdy cały tydzień.
Przecudne, przecudne. I powiem tak, to co odkryjecie, to o co powalczycie, szczególnie w związkach i w materii również, no bo tutaj też mogę powiedzieć, że to co stworzycie, bo już coś jest zasiane i jeżeli będziecie kuły, to cierpliwie nie zrobicie z pracy takiego słomianego zapału, także od czegoś odejdziecie w połowie drogi, to słuchajcie, na kole roku, tak na cyklu roku, bo tutaj jest as mieczy, mówi o tym, że to co utniecie teraz, to co przetniecie, to jak szybko zadziałacie w danej sprawie, ważnej dla Was sprawie, tak ja nie wiem na jakiej niwie, myślę, że będziecie wiedziały o co chodzi, koniec użalania się, koniec utyskiwania się, bo gwiazdeczka Wam zaświeci. Zaświeci na zasadzie, czy w zdrówku, czy w finansach, czy w sprawie uczuć, ona będzie Wam świeciła przez cały rok, ale to co zadziała, to co zrobicie w tym tygodniu, to będzie taki, słuchajcie, cement, takie zapieczętowanie, dosłownie zapieczętowanie na lata tych energii. Jeżeli pójdziecie w złym kierunku, no to niestety będzie się działo, jak się dzieje, tak się układają planety, że już później, już powtarzałam to w poprzednich znakach, że słuchajcie, za mojego życia, tak mniemam, a jestem dojrzałą brzoskwinią spadającą, tak jak i tutaj część z Was, słuchajcie, mogły się szanse nie powtórzyć, więc jeżeli ten tydzień będzie Wam przynosił energię złości, nienawiści, jakiegoś bólu, sięgania po ból, to tak będziecie, tak sobie to zapieczętujecie, słuchajcie, uśmiechamy się, drogie panny, nawet jak to się mówi przez łzy, ale się uśmiechamy, patrzymy, spinamy swoje energie, idziemy ku dobremu, zostawiamy przeszłość, nie myślimy o przyszłości, jeżeli już to piękne w wspomnieniach, ale jest tworzenie, takie stworzenie, co przynoszą pomysły z przeszłości, tak jest ta stabilizacja zachowana, coś tworzymy, gdzieś puszczamy, jeżeli praca, ona przychodzi do nas, słuchajcie, jeżeli uczucia, to przestajemy walczyć. Przestajemy walczyć, czasami karta podpowiada, bądź panno bardziej tajemnicza, nie bądź taka jak stodoła, że się otwierasz i mówisz wszystko, czyli może też być podpowiedź, zachowaj nutkę tajemnicy, czy pan, czy pani, trzeba być odrobinkę tajemniczym. No i nie wiemy o tym, że coś się przecina, coś się zadziewa, ale bardzo, bardzo pozytywnego dla nas, słuchajcie, są karty, jest to karta, mamy tutaj tą naszą gwiazdkę ukochaną moją, która jest spełnieniem. Tutaj bym powiedziała, że jest naprawdę, bo jest, idzie do energii, ona dochodzi do energii tygodnia, słuchajcie, i ona tak jakby otulała cały ten rozkład, całe te koło życia, tak? A przynajmniej całe koło roku, bo tutaj mamy asa mieczy, więc niejako, no ja bym powiedziała, bo to jest rok, jeżeli as mieczy jest na górze, to jest to, słuchajcie, rok. Jeżeli jest na południu, idzie na południe, to ja to czytam jako półtora roku, ale to są moje prywatne dewagacje, interpretacje. Czyli w przeciągu półtora roku to, co się zadzieje w tym tygodniu, słuchajcie, będzie niejako podstawą do tego, żeby się zadziało, ale myślę, że będzie to w wielkich pozytywach, niewiele osób pójdzie w negatywy, bo to jest takie oczyszczanie się z dużo materii, jest król monet, jest trójka monet, jest ósemka monet, jest czwórka, czyli jest to bezpieczna karta, stabilizacja, tak, czwórka pałek, jest gwiazda, jest trójeczka, słuchajcie, zawsze jak wychodzą podwójne karciole takie same, czyli te trójeczki, to jest niejako, że od trzech tygodni do trzech miesięcy już będą widoczne, słuchajcie, efekty tego, co zrobicie w tym tygodniu, moje drogie panienki. Piękne czytanie, uważam, bardzo spokojne, troszeczkę tej walki takiej na niwie prywatnej, ale to ja myślę, że warto po prostu pokusić się o spokój, taki wewnętrzny spokój. Jeżeli mamy coś powiedzieć, to dobitnie, nie walczyć, nie drzeć kotów, bo to się, moi drodzy, mija z celem. A tak naprawdę piękny układ, bo układ mówiący o tym, że coś zasiliśmy, stworzyliśmy, tworzymy siebie, tak bym powiedziała, stworzyliśmy siebie na nowo i nasza droga to jest, no, w większości tutaj pokazuje, tak, że ta droga to jest jeszcze te półtora roku do przecięcia, do stworzenia takiego pełnego małego świata dla panien, ale takiego szczęśliwego w pieniążkach, w pięknych emocjach, w dobrych wspomnieniach, w takiej nutce tajemniczości, w tworzeniu siebie, tak, i w ochronie sił wyższych, czyli Bozia
gdzieś tam nad nami czuwa. Słuchajcie, także tydzień, jak przeżyjecie ten tydzień, co zasiejecie w tym tygodniu, to będziecie zbierały później po latach. Pozdrawiam serdecznie, moje drogie. Nic więcej tutaj takiego nie widzę. No jest jeszcze historia taka, że odkrycie tajemnicy przez mężczyznę z Trygoru też ziemskiego, tajemnicy z przeszłości, która daje Wam nowy zastrzyk, myślenie, tak, myślenie stworzy coś, będę szła po swoje, nie będę się martwiła tym, co było kiedyś, tak, co jest teraz, po prostu to pozostawiam, idę po spełnienie swoich marzeń. Jeżeli chodzi o zdrówko, nie widzę tutaj za wiele panien bardzo, bardzo chorych. Jeżeli były chore, no to wracają do życia, do żywych, zaczynają żyć sobie spokojnie, bo jest ta stabilizacja, jest zachowana ta energia, a poza tym jest pięknie, bo jest emocja połączona ze spełnieniem marzeń, czyli tak naprawdę to tak, jakbyście miały, drogie panny, już tak... jest już taka personalizacja, tak, tego, co chcemy zrobić, już jest poukładane wszystko w główce, tak naprawdę nasze marzenia już są spięte energie i my wiemy, po co idziemy, tak, my wiemy, po co idziemy i to już sobie tak krąży, to jest taka maleńka droga, to są maleńkie kroczki, ale to są bardzo precyzyjne, porządne kroczki, które prą nas do przodu. No tutaj jest też tęsknota za tymi drugimi, za, czy bycie tym, no tak jak mówię, to drugim i odwrotnie, i vice versa, tak, jest ta tęsknota, ale ja myślę, że w przeciągu 3 miesięcy wybuchnie coś, odkryje się coś, do 3 miesięcy, bo to jest 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące, wyjdzie coś po prostu, coś, co, drogie panienki, oczyści wasze serducha i pozwoli iść dalej. Tak to widzę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnego czytania. Buziaki, pa, hej.